Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Z racji, moi drodzy, że właśnie skończyłem nagrywać ten odcinek, to mogę wam powiedzieć tylko jedno. Było strasznie dużo fajnych pająków, ponieważ przekładaliśmy je i tak naprawdę było dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem fajnych ptaszników, więc pozostaje mi tylko zaprosić was do filmu i do pozostawienia łapeczki w górę, jeśli materiał się spodoba. To tyle, nie zabieram więcej czasu, tylko zabieramy się do roboty. No dobra, moi kochani, sami zobaczcie, ile dzisiaj jest pojemników do opróżnienia. Na przykład tutaj mamy 3 sztuki Cardiopelma Mascatum. Następnie tutaj również są bardzo fajne pajączki z Ameryki Południowej. To są Eupala estrus Eupala estrus campestratus. To są Eupala estrusy, też naziemne, fajne pająki, zaraz sobie je obejrzymy. Następnie, co siedzi w tym pojemniczku? Tutaj jest Pecyloteria tigrina veseli, którą też trzeba przełożyć, bo sami widzicie, że jest już za duża na ten pojemniczek. Tu są bąbelki, zaraz wam pokażę, co u nich słychać, czyli nimfy już dwójki, bo wyliniały i są nimfami 2 Pecyloteria rufilata. Tutaj mamy Caribena laeta, która też potrzebuje nowego pojemniczka. Tu jest oczywiście, że Eresus. Sami zobaczcie, jaki ma fajny pojemniczek, ale stwierdziłem, że skoro w ostatniej paczce niespodziance dostałem szkiełko, to przełożymy Eresusa do szkła. Myślę, że on będzie tam szczęśliwy. No i to będzie turbo fajna rzecz, ponieważ mamy tutaj 2 pająki z gatunku Linotele megateloides. Jeden to samiec, a drugi nie wiem. Także też je przełożymy, tym razem dobra plasta, bo jak widzimy, zrobiło się tutaj dość grubo przez te 2 miesiące. I tak sytuacja wygląda. Tylko zanim zaczniemy przekładać i wystrajać pojemniki, to muszę po nie pojechać, bo ich niestety nie mam. A korzystając z okazji, że po pojemniki trzeba dojechać autem, to mam do was 2 tematy. Po pierwsze, kochani, zwycięzcą konkursu na chromkę jest autor tego oto komentarza. Serdecznie gratuluję, proszę się zgłosić do mnie na maila podanego poniżej. I teraz pewnie czekacie, aż ogłoszę konkurs na kolejną chromkę, ale nic z tych rzeczy, kochani, ponieważ stwierdziłem, że polecimy na grubo i co mi tam. I ogłaszam konkurs na prawie do dorosłą samicę tarantuli. Także jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, to już tłumaczę zasady. Po pierwsze, trzeba wejść w link poniżej i przeprowadzić kalkulację polisy ocena mubi.pl, a jak już ją przeprowadzicie, to wracacie do mnie pod film i wpisujecie w komentarzu, jaki samochód kalkulowaliście oraz jaka była najniższa oferta. I ja spośród osób, które wykonały te czynności, na filmie w przyszłą sobotę, czyli za tydzień, ogłoszę zwycięzcę na podrośniętą, prawie dorosłą samicę tarantuli. Jeśli nie posiadacie samochodu do przeprowadzenia kalkulacji, to nic się nie dzieje, bo możecie poprosić na przykład kogoś z rodziny, żeby dla was przekalkulował swój samochód i dzięki takiej akcji po pierwsze wy weźmiecie udział w konkursie, a po drugie osoba, która kalkulowała na bank, stwierdzi, że wychodzi na to, że rzeczywiście przez ostatnie lata przepłacała. Mam kolejny przykład z życia. Ostatnio mój brat sobie przedłużał polisę i mówi: Kuba, podeślij mi tego twojego linka ze zniżką 150 zł. Ja mu podesłałem i on mi potem pisze: ej, serio? Mam 400 wytaniej niż w zeszłym roku. Więc słuchajcie, to po prostu działa. No i warto przeoszczędzić trochę grosza, prawda? A skoro już wspomniałem o bonusie, to trzeba rozwinąć ten temat. Mianowicie, kochani, jeśli zdecydujecie się na przedłużenie polisy właśnie z mojego linku poniżej, to wówczas wróci do was jeszcze 150 zł w formie zwrotu na konto. Jeden fakt jest bardzo ważny, bo jeśli polisa kończy wam się na przykład za pół roku, to jest luz, bo jak teraz wykonacie kalkulację, to te 150 czeka do momentu, aż wasza polisa nie wygaśnie. Więc naprawdę deal jest spoko, także nic, tylko wchodzić w link poniżej i kalkulować. A tymczasem, jeśli formalności mamy za sobą, to wracamy na hodowlę. I powrotem na hodowli. Ja już te pojemniczki, jak widzicie, podziurkowałem, więc są gotowe do zasiedlenia. I od czego zaczniemy? Może zacznijmy od pokazania wam bąbelków, żebyśmy mieli to z głowy. Moje nimfy Pecyloteria rufilata mają się naprawdę nieźle. W sensie te, które żyją, mają się dobrze, bo te, które umarły, no to mają się źle. Tym razem widzimy nimfy w stadium drugim. No i możemy stwierdzić, że te pajączki to są już takie dużo bardziej ruchliwe i wyglądające jak pająki od nimf w stadium pierwszym, no nie? Można powiedzieć, że to w zasadzie to już są takie miniaturki prawdziwych ptaszników. Także już niedługo, myślę, że z 3 tygodnie i będzie kolejna wylinka i wtedy już te szkraby będą mogły przyjmować pokarm. Znaczy w sensie nimfy już umieją przyjmować pokarm z tego, co kojarzę, ale jeszcze po prostu nie polują, bo są takimi małymi niezdarkami z jeszcze nie do końca wykształconymi helicerami. Ale jak widzimy, mają się dobrze. Natomiast zmartwiło mnie, bo dużo ich umarło, wiecie. Nie wiem dlaczego umarły, ale tutaj zostawiłem wam jednego, żebyście zobaczyli. No po prostu, kurde, jakby po
zjechały. Nie wiem, o co chodzi, ale najważniejsze, że jeszcze tych 30 czy 40 sztuk tutaj jest. Wyglądają na turbo zdrowe, są turbo żwawe, no i nic, tylko czekać, aż będą kolejne wylinki. Także tu mamy Pecyloteria rufilata. Jeszcze bym wam pokazał jeden kokon, ale samica mi go niedawno zużyła, więc nie będę wam go pokazywał, bo po prostu szkoda jej stresować. Także w następnym odcinku wam pokażę, co to za kokon. Ale oczywiście możecie się domyślić, bo to jest kokon z jednego z filmów z kopulacji. No dobrze, co teraz? Tu są fajne pająki małe, te też są fajne pająki małe. Tu jest dużo pająków, ale myślę, że tak najpierw zabierzmy się za te linotele, bo to jest totalny wypas, jeśli chodzi o widoki. Pajączki dostaną takie niskie braplaściki, myślę, że to będzie dla nich w sam raz. Czy linotele nadają się dla początkujących? No i tak, i nie. Zależy, ile kto ma oleju w głowie, ponieważ linotele dysponują relatywnie silnym jadem, więc trzeba mieć na względzie. I dodatkowo są turbo szybkie, ale plus jest taki, że nie wspinają się po powierzchniach płaskich, więc jakby tutaj wykluczamy możliwość, że nam pająk ucieknie szybko po rancie, skoczy gdzieś, potem ucieknie na ścianę, no nie? I one ogólnie się czują po prostu niepewnie w miejscu, gdzie nie ma ich pajęczyny. One tylko na swojej pajęczynie się czują dobrze, no bo w sumie nic dziwnego, nie? Także jeśli chodzi o linotele, to tak sytuacja z nimi wygląda. No i prawda jest też taka, że w jakim pojemniku ich nie umieścimy, to będzie cały pojemnik w pajęczynie. Wykorzystują po prostu każdą przestrzeń, żeby właśnie stworzyć sobie swoje imperium pajęczynowe i w ten sposób czuć się pewnie na rewirze, prawda? Zobaczcie, tak sobie tutaj rozpulchnijmy to włókno, żeby zajmowało jak największą powierzchnię tutaj dna, bo to włókno ma to do siebie, że jak pająk po nim chodzi, to ono i tak w końcu się uklepie, więc zawsze staram się dać takie mega puszyste do pojemnika, a później już pająk jak będzie se kombinował, to niech se kombinuje, niech uklepuje. Może nie jest pięknie, ale spoko, poczekajcie, aż te pojemniki zajdą pajęczyną. A tymczasem możemy otworzyć pierwszego gagatka. Tylko zobaczcie, co tu się dzieje. Może położę po prostu tak pojemnik na wypadek, gdyby lino chciał uciec. No on siedzi tutaj. Jak widzimy, są resztki wylinek. Możemy go wypchnąć. Tutaj ktoś wygląda na takiego, z którym nie ma żartów, nie? Dobra, postarajmy się go przepchnąć, jeśli to w ogóle będzie możliwe. To jest samiec, który oczywiście jeszcze dorosły nie jest. Ale zobaczcie, bo to fajnie wygląda właśnie. Ja stresuję tego pająka i chcę go wypchnąć z pojemnika, a on mimo tego, że jest w skrajnie małym pudełku, po prostu nie ucieka do góry, no nie? Bo wie, że tam jest świat, którego nie zna i czuje się niekomfortowo, a na swojej pajęczynie to on czuje się jak król, prawda? Także zobaczcie, jest to śmieszne, że nawet w tak małym pojemniku ten pająk po prostu z niego nie ucieka, no nie? Dobra, w takim razie wiecie, jak zrobimy? Zrobimy tak. No i go tutaj postaramy się mechanicznie wypchnąć, żeby on poczuł, że poza pojemnikiem właśnie można się czegoś chwycić. O, widzicie? Poczuł, że można się chwycić, więc momentalnie uciekł do środka. Także tą sztukę przykryjemy na chwilę, zaraz zrobimy makro. Teraz dwójeczka, większy osobnik, który liniał relatywnie niedawno, ale jest pierońsko szybki. Patrzcie, co tu się dzieje, o niech go. Też w takim razie wsadzę po prostu pająka w ten sposób do pojemnika. O, a to chyba jest samica, wiecie? Bo jest ona większa od tamtego osobnika, a na nogogłaszczkach nie ma żadnych zalążków bulbusów, więc podejrzewam, że to jest samiczka. Dobra, wyciągamy. I czas na makro. To zdecydowanie jest jeden z tych pająków, których raczej na rękę byśmy nie chcieli wziąć, ani na twarzy również byśmy go nie chcieli spotkać. Dodatkowo ten złoty karapaks. No, jest to ewidentnie piękne, ale zarazem naprawdę wygląda niebezpiecznie. Zbliżmy się do niego zatem bardziej. Tylko zobaczcie, jak ma długie kądziołki ten pająk. Nic dziwnego, że plecie tyle pajęczyny, no nie? Przecież one są wręcz dłuższe od odwłoka. Chociaż prawda jest taka, że ten osobnik odwłok ma malutki, bo jest po wylince i jeszcze nie jadł. No nie. W takim razie zróbmy sobie ostatni look na te piękne, straszne oczka i niesamowicie prestiżowy złoty karapaks. I przechodzimy do następnego pająka, jakim będzie mój Eresus. Tutaj mamy piękne, małe terraryjko, które będzie wręcz idealne dla naszego Eresusa, ponieważ on nie potrzebuje jakichś wybitnych przestrzeni w zbiorniku, bo też głównie całe życie siedzi w swojej pajęczynie i no nie przechadza się po pojemnikach. No i zastanawiam się, słuchajcie, jak zrobić temu Eresusowi, no bo on potrzebuje stricte mocny step, natomiast czy chcemy używać czegoś takiego do Eresusa? Chyba nie. Chyba musimy wymyślić coś fajnego. Mam taki mały korzonek, na pewno go tu umieszczę, jeśli się zmieści. O, zmieścił się.
Można tutaj też wcisnąć taką gałązkę. Ona nie lubi wilgoci, ale to zupełnie jak Eresus, więc się dogadają w jednym pojemniku. I też nie chcę kombinować za dużo, bo Eresus jest naprawdę świetnym budowniczym i tak naprawdę on potrzebuje tylko troszkę, żeby sobie zahaczyć sieci i podejrzewam, że zrobi naprawdę fajne terraryjko. Także słuchajcie, nie kombinujemy więcej, tylko po prostu zobaczymy, jak Eresus sobie poradzi z czymś takim. Ma tutaj dużo miejsca do zaczepienia, więc w zasadzie możemy tutaj wsypać szczyptę Forest Floru. Ja to zrobię tak trochę inwazyjnie, ale nie da się inaczej. No i pięknie. Proszę bardzo, detailing mamy zakończony. W takim razie przechodzimy do pająka. Gdzie nasza piękna samiczka się ukrywa? No oczywiście w swoim imperium. Zwróćcie uwagę, że resusy mają taki kolor pajęczyny, bym powiedział żółtawy. I zaraz w makro wam jeszcze pokażę, ponieważ ta pajęczyna jest totalnie puszysta, wiecie? I jest ona na swój sposób wyjątkowa. No bo sami zobaczcie, jest turbo puszysta ta pajęczynka i dodatkowo bardzo lepka. Może się uda w ten sposób wywabić Eresusa, bo widziałem, że on coś ostatnio jest nadaktywny, ale czy się go uda wydobyć w ten sposób? Chyba nie. No dobra, to jeśli tak, moi drodzy, to robimy inwazyjny wypad. Rozwalimy tą pajęczynę troszkę. O, zwróćcie uwagę, nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. Eresus jest na tyle mądrym skubańcem, że on tu przed chwilą miał tunel, a teraz trzyma sobie pajęczyną ten tunel, żeby po prostu zamknąć wejście, no nie? Widzicie? On skubany po prostu sobie domyka ten tunel, mimo że to nie jest tunel z klapką, tylko po prostu tunel, a on trzyma wejście, żeby nie było możliwości, że coś mu tam wyjdzie niepożądanego. Oczywiście mógłbym wyjąć na przykład wszystko naraz w ten sposób i po prostu to przełożyć do drugiego pojemnika. I myślę, że tak zrobimy, ale nie do końca, ponieważ zostawimy mu trochę jego pajęczyny. Tylko sobie zlokalizujmy, gdzie on się znajduje. Widzimy tutaj czarny cień, więc na pewno w tym miejscu siedzi nasz Eresus. I on jest taki, że on za wszelką cenę będzie siedział w swoim gnieździe, a jak już się go wyrzuci ze swojego gniazda, no to panikuje i ucieka. Dobra, prawie jest, ciomy. Velvet Spider jak nic, bo tak jest po angielsku właśnie on nazywany. W takim razie ja postaram się tutaj położyć po prostu ten element na terrarium. Przywitajcie się z Władcą Ciemności. Jakby ktoś chciał na przykład plakat z takim Eresusem, to jest on dostępny na ptasznikizająca.com. Można zamawiać. Zobaczcie, jaki guzik. Orzesz fuck. No i moja samica wydaje się już, kurczę, myślę, że dorosła. Nie wiem, czy ona będzie większa, jak myślicie? Zobaczcie. No i tak wygląda nasz piękny pająk, który dziko zamieszkuje ogólnie szeroko pojęty rejon basenu Morza Śródziemnego. Może się to nawet zaliczyć do północnej Afryki, więc są to pająki, które co lubią? Lubią sucho i lubią ciepło. Jak mają mokro, to mogą umrzeć, bo po prostu nie w takich warunkach one żyją. A jak mają sucho, to będą żyły długo. W takim razie zobaczymy jeszcze ten zabawny odwłok. Bardzo wysoki, jaksamitny karapaks. No i oczka. Tak wygląda nasz Eresus. W takim razie wrzucamy go do nowego terrarium. Zróbmy tak, że po prostu postaramy się ją tutaj zapędzić. Raczej powinno się to udać. O, zobaczcie, jak pięknie. No i proszę bardzo, nasz kleszczu uciekł do nowego mieszkanka, które jest całkiem wymiarów. No przyznajcie, jak na takiego małego pajączka, naprawdę bardzo odpowiednie. No i co? Na kolejnym Co Słychać U zobaczymy, co tu się zmieniło, a zmieni się naprawdę dużo. Także zapamiętajcie ten widok, moi drodzy, bo Eresus se to zrobi całe w swojej, no dość zabawnej, puszystej i żółtej pajęczynie. Zamykamy terrarium. A teraz urządzimy sobie hurtem 5 pojemniczków na 5 naziemnych pająków z Ameryki Południowej. Mowa tutaj o 3 sztukach Cardiopelma Mascatum i 2 sztukach Eupala, kurde, dajcie mi to przeczytać jeszcze raz. Eupala Estrus Campestratus. No i słuchajcie, ja te bączki, które zaraz zobaczycie, mam od L1 i mam je prawie 2 lata, więc to wam da pogląd, jak długo niektóre ptaszniki z Ameryki Południowej rosną i kardiopelmy będą małymi pająkami, więc zobaczymy, co to za dziwne pająki Kuba wymyślił, a prawda jest też taka, że po prostu ja je mam już te 2 lata, ale z racji, że nic u nich się nie działo, no to wam po prostu nawet nie robiłem aktualizacji, bo wiecie, siedzi pająk zakopany pod ziemią, jeszcze jest takim mikroszkiem, więc ogólnie to było nic ciekawego, ale teraz, kiedy już podrosły i są ładne, no to przyszła pora, żebym wam pokazał, co to w ogóle jest. Teraz tylko uklepiemy każdy pojemnik.
No dobrze. Co następnie? Wypadałoby w przypadku tych pająków jakąś kryjówkę jednak tutaj zaimplementować. Tak jak już mówiłem, pająki są świetnymi kopaczami, mimo że należą do rodzaju naziemnego, znaczy bardziej do typu. Dlatego każdemu z nich tutaj wsadzimy po takim małym kawałku korzonka. No i to będzie szkielet do jego kryjówki. Jak zacznie kopać, to na pewno zrobi sobie komory właśnie pod jednym z takich elementów korkowych. Możemy, słuchajcie, zaczynać. Kardiopelmy. Mam 3 sztuki. Nie wiem, jakie płci. Nie mam pojęcia. W ogóle. Musimy zmienić ustawienia trochę na pewno. I słuchaj, o jest. Patrzcie, wow. Ja nie mogę, słuchajcie, od L1 2 lata i mamy takiego pająka. No i nie wiem, co to za płeć, bo to strasznie małe, także no jeszcze nie seksowałem. Podejrzewam, że zanim się zbiorę za seksowanie z wylinki, to któryś z tych 3 sztuk pewnie już się okaże dorosłym samcem. No ale dobra. Wrzucimy, słuchajcie, na początku je po prostu, a zaraz sobie zrobimy makro. Sztuka numer 1, która również, wiecie, nie chce opuszczać swojego pojemnika. No bo pająki ogólnie to zazwyczaj chcą siedzieć w swoim gnieździe, a nie poza nim. Więc też to nie jest tak, słuchajcie, że ptaszniki przy każdym otwarciu pojemnika wyszczeliwują do góry i uciekają, no nie? Wszystko też zależy oczywiście, co to za ptasznik, no ale w głównej mierze one chcą się po prostu ukryć i czuć bezpiecznie. Dobra, pierwsza sztuka jest. Sztuka numer 2, moi drodzy. Siedzi sobie gdzieś tutaj schowana. Pokaż się. No, przyznaję, dziewczyno, że też jesteś ładna. Znaczy dziewczyno, wiecie, ja tak mówię oczywiście, jest możliwość, że będzie to samiec. Proszę bardzo, zapraszam tutaj. Czajcie, jakie to jest małe? 2 lata to hoduje. Kurde, naprawdę. Ups, nie uciekaj. Nie, nie, nie. Ta chyba jest przed wylinką, bo ma jakieś takie ciemniejsze i mniej intensywne kolory od tamtej sztuki, no nie? Okej. Druga sztuka również jest gotowa. Jak wygląda trójeczka w tym przypadku? W zasadzie to jak pozostałe. Dobra, wbijaj tutaj mała. Zaraz zrobimy makro, tylko jeszcze przełożymy. Co my mamy przełożyć? Aha, Eupala estrus campestratus. Patrzcie, to są fajne pająki, dlatego że tak się skubańce rzucają. Nawet nie wiem, jak będzie wyglądał dorosły osobnik. No bo przyznajcie, że póki co, to ten wygląda jak taki zwykły naziemniak z Ameryki Południowej, no nie? Myślę, że nawet by go można do parachybany porównać. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że ja go miałem od L1, no i też był po prostu taki mikro. A teraz po 2 latach... to mi się wydaje, że ten pająk już jest naprawdę ogromny, ale mega mi się podoba, bo po prostu tak, słuchajcie, łakomo atakują ofiary, że no rzadko się zdarza, a tutaj się okazuje, że taki zwykły naziemny Eupala estrus campestratus naprawdę mega spoko atakuje i zawsze atakuje i też dużo sobie kopie, jest takim bobem budowniczym trochę, także przełożymy go do w zasadzie niewiele większego pojemniczka i 2 prezentuje się w zasadzie w bardzo podobny sposób. Prosto do nowego domku. Taki masz. Teraz będziesz miał koreczek, bo jak wcześniej widzieliście, one siedziały tylko w ziemi i sobie dużo, dużo kopały. Stań sobie w takim razie tak grzecznie na ziemi, a my się zbliżymy. No i tak wygląda nasz Eupala estrus z bliska. No możemy stwierdzić, że ptasznik ten wyczesuje włoski parzące, ale jego jad należy do słabych, więc dla początkujących jak najbardziej się nadaje. Ale tak jak mówię, rośnie to pieroństwo strasznie długo, słuchajcie. Porównałbym to do tempa wzrostu u Pterinopelma sazimai. No i podejrzewam, że też u jakichś gramostoli, aczkolwiek nigdy nie miałem gramostoli tak długo od L1, żeby rzeczywiście stwierdzić, jak długo one rosną. Także przy tym stwierdzeniu posiłkuję się wiedzą z internetu, że gramostole też rosną długo. Także to jest Eupala estrus. No a Cardiopelma mascatum to już wygląda lepiej, nie? Lepiej, bo przynajmniej cokolwiek tutaj jest innego w jej ubarwieniu. Też bardzo ładne i również cholernie wolno rosnące, słuchajcie. Jakby ktoś z was kiedyś chciał sobie kupić taką kardiopelmę L1 na przykład czy Eupala estrusa, to uważajcie, bo się zrazicie do tych pająków, serio. Bo to naprawdę 2 lata hodować takie główienko, żeby nadal było główienkiem, to może po prostu człowieka trochę zbić z zajawki. Więc jak coś, to szukajcie tych gatunków, ale troszkę podrośniętych, żeby chociaż L5 było, no nie? A jakie to jest L? Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że może koło L7, może L8, więc ogólnie małe pajączki, ale bardzo ładne, nie? Ładne są. I też atakują świerszcze bardzo ochoczo. Aczkolwiek siedziały całe życie w tych matchboxach od 2 lat, więc jeszcze nie wiem do końca, jak one będą budowały gniazda i tak dalej, ale z tego, co można rozkminić po jej starym pojemniku, no to wygląda ten pojemnik fajnie, nie? Dużo pajęczyny, przekopane, więc myślę, że też będzie całkiem fajnie w tych pojemniczkach. I na sam koniec zostały nam 2 tuby na 2 ptaszniki nadrzewne. W jednym będzie siedziała Caribena laeta,
a w drugim Pecylotera tigrina veseli. No i Caribena dziko występuje na przykład na Kubie, natomiast Pecylotera to już jest całkiem inny kontynent, mianowicie Azja, czyli Indie. Dosypiemy trochę torfu, no bo tutaj jednak wilgotność powinna być zachowana wyższa. Ubijmy jakimś pojemniczkiem torf. Jeśli chodzi o wystrój, to Poe będzie zadowolona po prostu z pojedynczego kawałka korka. Ona sobie zrobi tutaj z tyłu taki bunkierek, a Caribena Laeta lubi przesiadywać w górnych partiach terrarium i lubi mieć duży gąszcz, więc zainstalujemy jej tutaj sztuczną roślinkę. Akurat nie mam teraz pod ręką żadnej trzykrotki. Przekładamy. Zaczniemy od Caribena Laeta. Może uda się ją tak przegonić. W ogóle słuchajcie, laety są śmiesznymi ptasznikami, ponieważ one dorosłe są, no już praktycznie tak brązowe jak ta sztuka, natomiast młode są niebieskie i ona jeszcze wylinkę temu była w takim śmiesznym przejściowym stadium, kiedy była do połowy niebieska, a do połowy brązowa i młode sztuki wyglądają identycznie praktycznie jak Caribena Versicolor, no ale im starsze, tym bardziej brązowe. Także jest to śmieszne, bo ptasznik za młodu wygląda naprawdę spektakularnie, podczas kiedy dorosły już taki spektakularny nie jest. Nasza laeta od spodu wygląda w następujący sposób. Staniesz na chwilę, żebyśmy cię nagrali. Dorosły osobnik będzie taki, nazwałbym to brązowo-złoty, bo będzie dużo bardziej złoty niż ten osobnik teraz jest. Pająk stanął, w takim razie przykrywamy go. No i teraz się skończył chillaucik, bo musimy wyjąć Poe. A kiedy Poe siedzi w takim małym pojemniczku, to może być trochę sfrustrowana życiem. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda to zrobić. Ona jest świeżo po wylince, moi drodzy, i jeszcze nawet nie jadła. Widzimy, że no na styki w tym pojemniku przetrwała. W takim razie albo się uda, albo nie. Tak w zasadzie to mógłbym nawet wyjąć ten kawałek korka, bo widzimy, że pająk całkiem nieźle tutaj na tym korku sobie siedzi. Fajnie by było. O, dobra, spadła nawet, więc nieźle. Jednak mi zależy na tym, żebyśmy ją zobaczyli. Ale to może być problematyczne, moi drodzy. Ups, dobra, fajnie siadła od zewnątrz. Dobra, uciekła. No dobra, moi drodzy, nie uda nam się jej nagrać, bo po prostu strasznie biega, wiecie. Także musi nam wystarczyć po prostu ten widok od spodu. Póki co, no, ta Poe jak każda inna poza metaliką. Widzicie, jaka jest w okresie dorastania. No i dobra, kochani, wydaje mi się, że na dzisiaj pokazałem wam wszystkie pająki, które były zaplanowane. Mam nadzieję, że wszystkie z nich wam się podobały. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który podobał się najbardziej. Dodatkowo, jeśli odczuwacie niedosyt kontentu tutaj na YouTubie, to zapraszam wszystkich serdecznie do mnie na Instagram, na ptaszniki. Zajaca, bo tam jest dużo więcej kontentu, często wrzucam story backstage'owe, więc ogólnie zazwyczaj na Instagramie ludzie wiedzą dużo wcześniej, co będzie w następnym odcinku. I tak naprawdę to jest tyle. Oczywiście nie zapomnijcie pozostawić łapeczki w górę, jeśli film się spodoba, no i kliknąć suba, ale to przecież każdy wie. To tyle, kochani, trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!